Witam wszystkich. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wchodzić w tryb diagnostyczny, jak posprawdzać i pokasować błędy, bo pytacie mnie tam, piszecie prywatne wiadomości. Ciężko tak wytłumaczyć jest. Zresztą tłumaczyć wszystkim też nie mam czasu i zaraz Wam pokażę. Więc tak, bierzemy bezpiecznik, bo chyba obojętnie jaki bezpiecznik, ja tu akurat mam 10. Wkładamy tutaj ten F15, tutaj wkładamy bezpiecznik i teraz, kurczę, tak ustawiałem i sprawdzam też w telefonie. O, żebym nie nagrał nie wiadomo czego prezentacji, znaczy nie prezentacji, tylko pokazania tego trybu diagnostycznego i jak kamera będzie skierowana gdzie indziej, także muszę się upewnić. Dobra, przekręcamy kluczyk i mamy tutaj tryb diagnostyczny, prawda? Więc tak, teraz kierunek. Nie wiem, czy będzie, jak muszę zobaczyć jeszcze raz, jak to będzie widać. Aha, dobrze będzie widać. Więc tak, przeskakujemy tym w trybie diagnostycznym prawym kierunkiem do góry i tutaj mamy BIF, tutaj BCU, tutaj nie wiem co to za oznaczenie i BIF. BIF, BCU to dziwne, wcześniej było więcej jeszcze. No nic, wchodząc w BIF wchodzimy długimi i teraz jeszcze raz do góry prawym i on teraz będzie pokazywał nam kody błędu. O, i tu widzicie wszystkie kody i jest END. Jeszcze raz i przy napisie END wciskamy awaryjne. I teraz nam pokazuje, o, teraz błędy są wykasowane w tym, no ale wiadomo, jak wracają błędy, to no to trzeba pospisywać i posprawdzać. Teraz przechodzimy do następnego kluczyka, włączamy ponownie, wchodzimy do następnego BCU, wchodzimy długimi, łypnięcie, jeszcze raz prawy. I znowu mamy błędy, dwa błędy i END. Wciskamy awaryjne. I zobaczcie, jednak jeden błąd pozostał. BCU 86. Teraz sobie to od razu sprawdzimy. Mam tutaj instrukcję obsługi, więc tak, BCU, kod 86, uszkodzenie obwodu przedniego napędu. No, tak, prawidłowy błąd, bo jest wyciągnięta cewka, prawda? Dobrze, to tego błędu nie da się skasować, tak? I teraz włączamy jeszcze raz. Upewnię się, czy dobrze widać. Powinno być dobrze widać. Przechodzimy. BIF, BCU mieliśmy. HCU, jest HCU. Długie, prawy. I patrzymy. Zero błędów. HCU to chyba nie wiem. To nie jest od podnośnika. Także błędy wykasowane. Podnośnika, tak mi się wydaje, że to z podnośnika. Już tu jest opisane. Kody diagnostyczne dla sterowania zaczepem HCU. Tak, to chyba jest. Tak, to jest od podnośnika HCU. BCU dla podstawowego zespołu. Czyli WOM. WOM. Uszkodzenie WOM-u,
i przejdzie napęd. Dobra. Teraz następne. BIF, BCU, HCU i mamy to. Wchodzimy. I tutaj mamy 0 błędów. Dobra. Nie wiem, czy nam jeszcze coś zostało. To wszystko. No wiadomo, jakby ciągnik miał jeszcze, nie wiem, pewnie jakieś inne skrzynie, czy tam inne coś, to tam jeszcze pewnie dochodzą jeszcze inne tryby, prawda? No. Piszecie, żeby dłuższe odcinki nagrywać. Mi się wydaje, że będzie przyjemniej i jaśniej, jak zrobię playlistę z tych odcinków wszystkich z tej serii i tam będzie po prostu w tytułach, będzie można łatwo wybrać. Jak widzicie, tu już mam ogarnięte, odkurzone mniej więcej i wydmuchane sprężarką. Zobaczcie, tu już w miarę ogarnięte, jakoś to wygląda, prawda? Miałem czasu, muszę się teraz, no po prostu będę musiał dalszy etap prac tutaj kontynuować. Chcę tutaj jeszcze pozaglądać. To już tutaj też podnosiłem, czyściłem, tutaj wiązka szabli jest. No i to tyle, głównie chodziło mi w tym odcinku pokazać to. Coś jeszcze chciałem was zapytać, czy dopowiedzieć? Ja chyba nie. To by było na tyle. A, znalazłem jeszcze długopis. Długopis i zapalniczkę. Nic szczególnego, żadnych fajnych fantów nie znalazłem. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.